Sędzia Anna Maria Wesołowska. Otwieram rozprawę przed sądem okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Beaty Kwiecińskiej. Stawiła się oskarżona, doprowadzona z aresztu, lat 25, przed aresztowaniem zatrudniona jako dziennikarka w lokalnej gazecie w Chorzowie, dotychczas niekarana. Oskarżam Beatę Kwiecińską o to, że w dniu 4 września 2009 roku w Chorzowie, działając z bezpośrednim zamiarem, usiłowała zabić Radosława Morawskiego. Oskarżona była szantażowana przez pokrzywdzonego, który groził, że ujawni jej romans z nieustalonym mężczyzną. Za wszelką cenę nie mogła dopuścić, żeby o romansie dowiedział się jej narzeczony, a nie miała pieniędzy, żeby zapłacić szantażyście. W dniu przestępstwa śledziła pokrzywdzonego, a kiedy ten wysiadł z samochodu, wjechała w niego samochodem, pokrzywdzony przeleciał przez maskę i padł na ziemię, a wówczas oskarżona cofnęła samochód i ponownie z dużą prędkością ruszyła w jego kierunku. W ostatniej chwili Radosław Morawski zdołał wtoczyć się pod swój samochód i uniknąć kolejnego uderzenia pojazdem kierowanym przez oskarżoną. Pokrzywdzony doznał wstrząśnienia mózgu, złamania kości biodrowej, złamania lewej nogi i pęknięcia wątroby, co skutkowało chorobą realnie zagrażającą życiu. Zaś za usiłowanie zabójstwa oskarżonej grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Czy zrozumiała pani treść zarzutu? Zrozumiałam, Wysoki Sądzie. Przyznaje się pani do dokonania tego czynu? Nie, ja jestem niewinna. Pouczam, że przysługuje pani prawo do składania wyjaśnień przed sądem. Może pani również odmówić składania wyjaśnień bez podania przyczyny. Jaka jest pani decyzja? Ja chcę wszystko wyjaśnić. W takim razie słuchamy. Wysoki Sądzie, ja z akt sprawy dowiedziałam się, że pana Morawskiego ktoś próbował przejechać między godziną 10 a 11 rano. To nie mogłam być ja. Ja w tym czasie byłam w swoim mieszkaniu. A czy ktoś może to potwierdzić? Znaczy, mieszkam ze swoim narzeczonym, Marcinem, ale akurat tego dnia do wieczora byłam sama. Z nikim nie rozmawiałam, z nikim się nie widziałam. Z tego co pamiętam, pisałam artykuł do gazety, w której pracuję. Znaczy, w której pracowałam. Czyli nie jeździła pani wówczas 4 września swoim samochodem? Nie, mój samochód stał cały czas zaparkowany pod blokiem. To w takim razie zechce pani wyjaśnić sądowi, skąd na pani samochodzie znalazły się wgniecenia oraz ślady krwi pokrzywdzonego. Już mówiłam, mój samochód cały czas był na parkingu. Widocznie ktoś musiał go zabrać. Ale pani Kwiecińska, oględziny pani samochodu nie wykazały, aby ktoś się do niego włamał. Jak pani to wyjaśni? Bo ktoś musiał zabrać najpierw moje kluczyki. Ja byłam przekonana, że one są w torebce. Po jakimś czasie okazało się, że w ogóle ich tam nie ma. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co mogło się z nimi stać. No może po prostu je pani wyrzuciła, żeby uwiarygodnić swoją wersję zdarzenia. Cokolwiek nie powiem, i tak mi pan nie uwierzy. Ja naprawdę nie chciałam go przejechać. Ktoś musiał zabrać moje kluczyki, potem wziął mój samochód. Teraz chce mnie wrobić. Okej, w takim razie proszę powiedzieć sądowi, dlaczego w pani samochodzie policja odnalazła tylko i wyłącznie pani odciski palców? No trudno, żeby ich tam nie było. To przecież jest mój samochód. Tylko ja nim jeżdżę. No właśnie, tylko pani nim jeździ. Proszę powiedzieć, ma pani jakieś podejrzenia, kto mógł zabrać te kluczyki i ukraść samochód? Ja zastanawiałam się nad tym, ale szczerze mówiąc nikt nie przychodzi mi do głowy. Nie wiem, może to ma związek z moim narzeczonym Marcinem, z Marcinem Stasiakiem. Ludziom nie podoba się, że jesteśmy razem. A dlaczego? Marcin pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Jego ojciec buduje galerie handlowe na Śląsku. No i bardzo wiele osób uważa, że jestem z nim tylko dla pieniędzy. Ale to jest kompletna bzdura. My naprawdę się kochamy i za 2 miesiące chcemy się pobrać. A proszę powiedzieć, czy zna pani pana pokrzywdzonego Radosława Morawskiego? Aż do rozprawy nigdy o nim nie słyszałam. Nie słyszała pani, a pokrzywdzony Radosław Morawski twierdzi, że szantażował panią, że miała pani romans z jakimś innym mężczyzną, oczywiście innym niż pani narzeczony. A w toku śledztwa ustaliliśmy, że nie było szans, by zgromadziła pani 100 tysięcy złotych, bo takiej kwoty żądał szantażysta. Może zatem po prostu wybrała pani inne wyjście i chciała go zlikwidować. Ja naprawdę nigdy nie widziałam tego człowieka, nie znam go. Nie mam pojęcia, skąd przyszło mu do głowy coś takiego. No i naprawdę nigdy nie zdradziłam Marcina. Czy to wszystkie pytania, panie prokuratorze? Tak, dziękuję. Panie mecenasie? Więcej pytań nie mam, dziękuję. Pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Może pani również wypowiadać się co do każdego przeprowadzanego dowodu. Teraz dziękuję, proszę usiąść, a pana pokrzywdzonego poproszę do bariery. Proszę się przedstawić. Nazywam się Radosław Morawski, mam 38 lat. Mieszkam w Chorzowie. Przed wypadkiem pracowałem jako recepcjonista w motelu Kasztanowiec.
Z oskarżoną nie jest pan spokrewniony ani spowinowacony? Nie. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pan? Tak, rozumiem. To proszę powiedzieć, co panu wiadomo w tej sprawie? Jak to co wiadomo? Przecież ta baba prawie mnie zabiła. Przejechała po mnie jak po psie. Gdybym się wtedy pod swoje auto nie wczołgał, to teraz leżałbym 3 metry pod ziemią. Ale proszę się opanować i proszę nam spokojnie po kolei powiedzieć, co pan w tej sprawie wie. Tak jak mówiłem, pracowałem jako recepcjonista w motelu Kasztanowiec. No w każdym razie miałem jakiś czas temu nocną zmianę. Nawet na chwilę przysnąłem, ale zaraz się potem obudziłem, bo usłyszałem, jak otworzyły się drzwi wejściowe. No i zaraz potem pojawiła się ona. No i co było później? Zachowywała się jakby była kompletnie pijana. Była uwieszona na tym gościu, także musiał ją podtrzymywać. Sama to by się chyba przewróciła. No w każdym razie weszli do środka. Facet podszedł do mnie i zapytał, czy są wolne pokoje. No powiedziałem, że są. Gość wyjął pieniądze, zapłacił za dobę z góry. No i wzięli pokój numer 7. Proszę świadka, czyli oskarżona, jak pan twierdzi, z tym mężczyzną poszli do pokoju i co działo się dalej? No, właściwie to nic. Nad ranem oboje wyszli. Kwiecińska, jak oddawali klucze, to cały czas chowała się za plecami tamtego faceta. Ja wtedy nie wiedziałem, czego ona się tak chowa. No dobrze, a czy kiedykolwiek później oskarżona pojawiła się znów w tym motelu? Tak, dokładnie tydzień później. Przyjechała z tym samym facetem. Wzięli ten sam pokój. Wtedy nie była już pijana. To znaczy, nie byłem w stanie określić, czy była, czy nie. Zasłoniętą twarz miała, dużymi ciemnymi okularami. Na głowie miała czapkę z daszkiem. No ale rozpoznać to ją rozpoznałem. No i znowu wzięli 7. Przestań zmyślać, człowieku. Co przestań zmyślać? Nic nie zmyślam. Wysoki sądzie. Jak się zorientowałem, że puszcza się z innymi, to od razu wiedziałem, że... Znaczy... Przepraszam, pomyślałem, że skoro zdradza narzeczonego, no to po prostu jest ze Stasiakiem tylko dla kasy. No a że Stasiakowie mają kasy jak lodu, no to pomyślałem, że pani Kwiecińska podzieli się ze mną tymi pieniędzmi, które niebawem mają być jej. Proszę świadka, ale proszę mówić jaśniej. Nie no, wysoki sądzie, ja wiem, co sobie o mnie teraz myślicie, że jestem szantażystą, że chciałem wyłudzić pieniądze, ale to nie tak. Ja naprawdę dla nikogo nie chciałem źle. Ja chciałem tylko, żeby zapłaciła mi za milczenie. Dostałbym swoją dolę i wszyscy byliby zadowoleni. A w jaki sposób postanowił pan szantażować panią Beatę Kwiecińską? Kiedyś miałem sklep ze sprzętem elektronicznym. Co prawda sklep splajtował i musiałem wszystkie towary wyprzedać, no ale zostało mi kilka zabawek. Między innymi takie mikrokamerki. No, kilka z nich zainstalowałem w pokoju, gdzie spotykała się Kwiecińska z kochankiem. No i jak... Ja nie wiedziałem, no, jakby mnie Kwiecińska wtedy nie chciała zabić, to nigdy by się nie wydało, że zainstalowałem te kamery. No dobrze. Czy udało się panu nagrać oskarżoną? Tak. Jak zwykle wynajęli ten sam pokój. Wszystko idealnie się nagrało. Było widać twarz Kwiecińskiej i w ogóle w żaden sposób by się nie wykręciło. I co pan zrobił z nagranym filmem? Zrobiłem kopię DVD, no i dowiedziałem się, gdzie mieszka Kwiecińska. Wysłałem jej film. Do płyty dołączyłem kartkę pocztową, na której napisałem, gdzie i kiedy ma zostawić pieniądze. No i na tej pocztówce dopisałem jeszcze, że jak mi nie zapłaci za milczenie, to kopia tej płyty trafi
w ręce niepowołane, znaczy, no wiadomo kogo, no Marcina Stasiaka. A jakiej kwoty zażądał pan za milczenie od oskarżonej? 100 tysięcy. A gdzie miało dojść do wymiany pieniędzy? 4 września o 10 rano miała przywieźć pieniądze do galerii handlowej i zostawić na parkingu podziemnym przy 4 kolumnie. To proszę nam teraz opowiedzieć, co wydarzyło się 4 września. Około 9 rano pojechałem na parking tej galerii. Zaparkowałem niedaleko tej wskazanej kolumny. No i czekałem. Jakąś godzinę później przyjechał samochód, podjechał do kolumny. Otworzyło się okno, kierowca wyrzucił torbę, no i zaraz odjechał. A widział pan twarz kierowcy tego samochodu? Nie, wtedy jeszcze nie widziałem, kto siedział w samochodzie. A co pan zrobił po tym, jak kierowca tego samochodu wyrzucił torbę z pieniędzmi? Poczekałem, aż samochód odjedzie. Wysiadłem ze swojego auta, szybko zabrałem torbę, wróciłem do samochodu. No i wrócił pan do motelu? Tak, wróciłem do motelu. Znaczy, dokładniej to było tak, że w drodze do motelu otworzyłem torbę i zajrzałem do niej. No i aż mnie zamurowało. Tam zamiast pieniędzy były pocięte gazety. Wkurzyłem się na Kwiecińską, że oszukała mnie. Nie wierzyłem, że tak mogła chcieć mnie wrobić. No i co działo się dalej? Dojechałem do motelu. Wysiadłem z auta i skierowałem się w stronę głównego wejścia. Nagle usłyszałem za sobą ryk silnika. Odwróciłem się, zobaczyłem pędzące auto. Próbowałem odskoczyć, ale jechał za szybko. Poczułem mocne uderzenie. Przeleciałem przez maskę. Niewiele więcej potem pamiętam. Proszę pana, z opinii biegłych wynika, że ten samochód oskarżony uderzył pana z prędkością nie mniejszą niż 80 km na godzinę. Proszę powiedzieć sądowi, jakich obrażeń pan doznał? W karetce mnie reanimowano. Miałem złamaną lewą nogę, kość biodrową, pękniętą wątrobę, silny wstrząs mózgu. W ogóle mówili mi, że miałem dużo szczęścia, że w ogóle taką akcję przeżyłem. Dobrze. A czy widział pan kierowcę tego samochodu? Czy widział pan, kto kierował tym pojazdem? No jak to? Przecież już w czasie postępowania mówiłem, że to była Kwiecińska. No proszę pana, całe to zdarzenie miało bardzo dynamiczny przebieg. Jest pan pewien, że rozpoznał pan oskarżoną? Faktycznie, samochód szybko mignął mi przed oczami, ale jestem prawie pewien, że rozpoznałem oskarżoną. Jest pan prawie pewien, czyli nie jest pan tak do końca o tym przekonany? Nie no, jestem przekonany. Proszę pana, twierdzi pan, że szantażował pan moją klientkę, a nie ma pan dowodów wskazujących na to, że spędziła noc w Kasztanowcu. Nie ma pan również dowodów na to, że nagrał pan ten film, który pan miał rzekomo ją szantażować. Potrafi pan to wytłumaczyć? Nie no, panie, no po co ja miałbym to wszystko zmyślać? No właśnie po co? Słowo honoru było, tak jak mówiłem. A jeśli chodzi o ten film, to oprócz kopii, którą wysłałem Kwiecińskiej, miałem jeszcze zrobioną drugą kopię. Ukryłem ją w recepcji. Płytę przykleiłem taśmą pod blatem stołu. Tyle, że jak wróciłem ze szpitala, to już jej tam nie było. Mhm. Naprawdę nie wiem, kto mógł zabrać tą płytę. A może po prostu tej płyty nikt nie zabrał, ponieważ tej płyty po prostu nie było. Jasne. Wysoki sądzie, ja więcej pytań do tego pana nie mam. Dziękuję bardzo. Panie prokuratorze? Ja również dziękuję. Dziękuję panu. Proszę zająć miejsce, a na salę poprosimy świadka, panią Wandę Lewandowską. Świadek Wanda Lewandowska. Pani Lewandowska. W sądzie na korytarzu nie ma świadka.
to proszę poprosić pana Marcina Stasiaka. Świadek Marcin Stasiak. Bardzo proszę. Jak się pan nazywa, ile pan ma lat i gdzie pan mieszka? Nazywam się Marcin Stasiak, mam 29 lat, mieszkam w Chorzowie. A czym się pan zajmuje? Jestem wiceprezesem firmy Stasiak Investment, założonej przez mojego ojca. Jest pan spokrewniony, spowinowacony z oskarżoną? Beata to moja narzeczona. Czy przed aresztowaniem mieszkali państwo razem? Tak. W takim razie przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań. Korzysta pan z tego prawa, czy chce pan zeznawać? Mimo wszystko chciałbym zeznawać. W takim razie słucham. Przede wszystkim, Wysoki Sądzie, nie wiem, co tu się odbywa, bo to jest jakaś paranoja, jakiś absurd. Ja nie mogę tego zrozumieć. Jak można było oskarżyć Beatę o coś tak niedorzecznego? Przecież gołym okiem widać, że ten Morawski to jest jakiś hochsztapler, to jest jakiś oszust. Ja znam takich ptaszków, oni oczywiście oskarżą, a później domagają się jakiegoś odszkodowania, nie wiem, czegokolwiek, co mogliby później uzyskać od nas. Ale Beata jest niewinna i mogę to powtórzyć, nie wiem, jeszcze 100 razy. To proszę nam wyjaśnić, na jakiej podstawie pan tak twierdzi. Znam Beatę bardzo dobrze, mieszkamy od ponad roku, jest bardzo wrażliwa i nie skrzywdziłaby nawet muchy. Nie mogła nikogo przyjechać samochodem, przecież ma alibi. A o jakim alibi pan mówi? Tamtego dnia o 10:30 Beata telefonowała do mnie do biura. I to ma świadczyć o tym alibi? Ale przecież telefonowała z telefonu komórkowego, zatem mogła być w każdym miejscu. Teoretycznie tak, ale Beata mówiła, że dzwoni z domu. Ja nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć. Skoro tak mówiła, to tak było. A proszę nam powiedzieć coś więcej o pana związku z oskarżoną. To jest bardzo ważny dla mnie związek. Beata jest dla mnie najważniejsza. Ja wprawdzie byłem już w wielu związkach, spotykałem się z wieloma kobietami. Natomiast pierwszy raz zakochałem się właśnie w Beacie. Chcemy założyć rodzinę. Co tu więcej wyjaśniać? A czy kiedykolwiek miał pan choćby cień podejrzeń, że Beata Kwiecińska może chcieć pana zdradzić? Beata? Zdradzić? Mnie? Nigdy. Od ponad roku mieszkamy ze sobą, przeszliśmy już wiele, wiele złego również. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ufamy sobie bezgranicznie. No ale ja rozumiem, że są oczywiście ludzie, którzy chcą nas po prostu rozdzielić. O tym już za chwilę. Ta krętaczka owinęła go sobie wokół palca, a on do dziś lata za nią jak pies. Niech pani przestanie tak mówić. A może opowiesz wszystkim o swoim sponsorze? Na pewno nie nocowała w motelu z obcym mężczyzną. Znalazłam płytę DVD. Ale jaki film, jaka płyta, ludzie? Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, dlaczego się tutaj znalazłem? Zostańcie z nami. A czy kiedykolwiek miał pan choćby cień podejrzeń, że Beata Kwiecińska może chcieć pana zdradzić? Beata? Zdradzić? Mnie? Nigdy. Od ponad roku mieszkamy ze sobą, przeszliśmy już wiele, wiele złego również. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ufamy sobie bezgranicznie. No ale ja rozumiem, że są oczywiście ludzie, którzy chcą nas po prostu rozdzielić. Ludzie, tak? A ma pan na myśli kogoś konkretnego? No nie, nikogo konkretnego, ale przecież to nie jest aż tak wielkie miasto. Nasza rodzina jest znana. Wielokrotnie do mnie docierały rozmaite głosy o tym, że kogo sobie wezmę za żonę, że Beata jest ze mną tylko dla kasy. Wiadomo, że zazdrośni koledzy i były partnerki nie szczędziły nam przykrych inwektyw. Dotarło to do mojej rodziny, niestety. No i w tej chwili, ale to nieważne. Najważniejsze, że chcemy być razem. Skoro jest pan tak pewien uczuć swojej narzeczonej, to może wie pan, co robiła w każdy czwartek maja w tym roku? Nie wiem, co robiła w każdy czwartek, bo po prostu tego nie rejestruję. Jak wspomniałem, ufamy sobie. Natomiast na pewno nie nocowała w motelu z obcym mężczyzną, jak to sugerowała policja i wy to sugerujecie. Ludzie, zmiłujcie się, przecież Beata taka nie jest. Wierzycie temu Morawskiemu? Co tu się dzieje? Co to są za pytania? Zechce pan po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Nie pamiętam, co wtedy robiła. Czyli nie wie pan? Nie. Dziękuję, nie mam pytań. Panie mecenasie? Więcej pytań nie mam, dziękuję bardzo. Dziękuję panu, proszę usiąść, a na salę poproszę panią Alicję Stasiak. Świadek Alicja Stasiak.
Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Alicja Stasiak. Ile pani ma lat? Gdzie pani mieszka i czym się zajmuje? Mam 51 lat, mieszkam w Chorzowie. Prowadzę fundację charytatywną, którą wspiera mój mąż Kazimierz. Z oskarżoną nie jest pani spokrewniona ani spowinowacona. Nie, nie jestem i mam nadzieję, że nigdy nie będę. Pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. A teraz proszę powiedzieć, co pani wiadomo w tej sprawie. Wysoki sędzie, różnych rzeczy się spodziewałam po niej, ale to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja od początku wiedziałam, że coś jest nie tak z tą dziewczyną. Powtarzałam, tłumaczyłam, ale mój syn Marcin jakby zupełnie miał klapki na oczach. Niczego nie zauważał. A ta krętaczka owinęła go sobie wokół palca, a on do dziś lata za nią jak pies. Mamo, przestań już, zanim powiesz o słowo za dużo. I widzi sąd? No nie przetłumaczysz. Uparł się na tą swoją Beatkę i świata poza nią nie widzi. A jaka ona jest? Każdy widzi. Każdy, tylko nie mój syn. A jaka jest oskarżona pani zdaniem? Cwana lisica. Doskonale wiedziała, jak się zakręcić koło mojego syna. Od razu, jak ją tylko poznałam, nie spodobała mi się. Po oczach widać, że jest fałszywa. Niech pani przestanie tak mówić. A co? Prawda w oczy kole? Pani Stasiak. Ja tylko mówię, jak jest. A fakty mówią same za siebie. Ale jakie fakty? Dowiedziałam się o niej kilku ciekawych rzeczy. Wcześniej nie mówiłam o tym Marcinowi, ale teraz muszę wszystko powiedzieć. No ale czego mianowicie się pani dowiedziała? Kwiecińska studiowała w Krakowie dziennikarstwo. Odnalazłam kilka osób, które w tym czasie mieszkały z nią w akademiku. Okazało się, że panna Beatka podobno bardzo lubiła sprowadzać chłopców do swojego pokoju. I to co noc innego. Kłamiesz, nigdy tak nie było. Nie kłamię. Każdy, kto chciał, to cię miał. No i po co tak zmyślasz? Nie zmyślam, tylko mówię, czego się dowiedziałam. A może opowiesz wszystkim o swoim sponsorze? Proszę o spokój. Proszę pań, czy pani się nie zapominają? Przepraszam. Ja też przepraszam. Co pani miała na myśli, mówiąc o jakimś sponsorze? Wysoki sądzie, na trzecim roku studiów podobno poznała starszego pana z gotówką. I jak sąd myśli? Kto miał najlepsze ciuchy w całym akademiku? No, oczywiście. Beatka Kwiecińska. Cichodajka. Pani Stasiak. Przepraszam. Czy są pytania do pani? Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję pani. Proszę usiąść. Tak? Ale w tej sprawie czekają na korytarzu. To proszę powiedzieć, żeby jeszcze chwilę poczekali. Dobrze, dziękuję. Panie Dudzik, proszę sprawdzić, czy jest świadek pani Lewandowska. Świadek Lewandowska, proszę na salę. Proszę. Bardzo proszę. Proszę podejść do barierki. Wysoki sądzie, na korytarzu jest policjant z człowiekiem, który może znać jakieś dane dotyczące tej sprawy. Tak, wiem, panie Dudzik. Dziękuję bardzo. Proszę się nam przedstawić. Nazywam się Wanda Lewandowska. Mam 36 lat. Mieszkam w Chorzowie. Prowadzę własny motel. Jeszcze bardzo przepraszam za to spóźnienie, ale byłam na policji, musiałam wyjaśnić coś ważnego, także bardzo przepraszam, Wysoki Sądzie. Rozumiem. Czy jest pani spokrewniona, spowinowacona z oskarżoną? Nie. W takim razie pouczam o obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne. A teraz proszę powiedzieć wszystko, co pani wie o wydarzeniach z 4 września. Wysoki Sądzie, to wszystko trwało dosłownie parę sekund. Ja akurat byłam na tarasie w moim hotelu, podlewałam kwiaty i widziałam, jak pan Morawski podjechał swoim samochodem pod hotel. Wysiadł z niego i skierował się w stronę wejścia. I znienacka nadjechał samochód i rozpędzony jechał wprost na Morawskiego. Ja próbowałam krzyczeć, żeby on uciekał, ale on mnie nie słyszał. Widziałam tylko, jak Morawski przelatuje przez maskę samochodu, po prostu uderzył go centralnie. Ale to jeszcze nie koniec. On cofnął i z piskiem kół ruszył jeszcze raz w stronę Morawskiego. Rozjechałby go jak nic, ale Morawski jakimś cudem wczołgał się pod swój samochód, no i dzięki temu przeżył. To było okropne. Tamten samochód odjechał, ale ja
jakimś cudem zapamiętałam numery rejestracyjne, no i dzięki temu wiemy, że ten samochód należał właśnie do oskarżonej. A czy widziała pani, kto siedział za kierownicą tego samochodu? Nie, ja na to wszystko patrzyłam z góry, także nie widziałam, kto kierował. Czy coś pani jeszcze wie w tej sprawie? Znaczy odnośnie tamtego dnia to chyba wszystko, ale Wysoki Sądzie, ja jeszcze wiem coś na ten temat. No ale co mianowicie? Ja do tej pory nikomu o tym nie mówiłam, ale kilka godzin po tym wypadku do mojego hotelu przyszedł mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i że w związku z wypadkiem musi przeszukać pokój Morawskiego, bo ja jemu wynajmowałam pokój w moim motelu za pół ceny. No i co działo się dalej? No dałam mu klucze. On wszedł do pokoju, zamknął drzwi. Nie wychodził jakieś pół godziny. Ale potem, kiedy wyszedł, zdziwiło mnie, bo był zdenerwowany. Rzucił tylko klucze i wybiegł z tego hotelu. No dobrze, ale jaki to pani zdaniem może mieć związek z tą sprawą? Według mnie ma, dlatego że jak weszłam do pokoju Morawskiego, przeraziłam się. To, co zobaczyłam, było okropne. Cały pokój był wywrócony do góry nogami. Wszystko było porozwalane. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, czego ten policjant mógł szukać, ale kilka dni później, zupełnie przypadkiem, w recepcji w moim motelu znalazłam przyklejoną do spodu blatu od recepcji płytę DVD. A wie pani, co znajdowało się na tej płycie? Na tej płycie jest film nakręcony ukrytą kamerą w jednym z pokoi hotelowych. Jest tam oskarżona, jak uprawia seks z jakimś mężczyzną. Z jakim mężczyzną? No z tym mężczyzną, który przeszukiwał pokój Morawskiego. Z tym policjantem? Tak. Ale dlaczego dopiero teraz pani o tym mówi? Nie wspomniała pani o tym nic w śledztwie. Ja przepraszam, ja wiem, że źle zrobiłam, ale ja się po prostu bałam. Bałam się, że jak to wszystko wyjdzie na jaw, to ja stracę wszystkich klientów. Ale co wyjdzie na jaw? No, że moi pracownicy nagrywają klientów ukrytymi kamerami w pokojach. Kto by chciał spać w takim miejscu? Hotel i tak ledwo zipie, ledwo starcza na bieżące rachunki. Nie mogłam do tego dopuścić. Dlaczego więc postanowiła pani zeznawać o tym dzisiaj? Kilka dni temu ten mężczyzna, który mówił, że jest policjantem, znowu przyszedł do hotelu. Zaczął mnie dopytywać, czy nie znalazłam jakiejś płyty. Oczywiście powiedziałam mu, że nie wiem nic o żadnej płycie. A on powiedział, że oskarży mnie o ukrywanie dowodów, że pójdzie na policję. Przestraszyłam się. I jak pani na to zareagowała? Kazałam mu pokazać legitymację służbową, ale on zmieszał się. Powiedział, że żebym uważała, bo mogę skończyć jak Morawski. No gdzie to najpierw policją straszy, potem śmiercią? No i co działo się dalej? Odjechał z hotelu, ale ja spisałam sobie jego numery rejestracyjne. Mam znajomego w biurze ruchu drogowego i postanowiłam podać te numery, żeby namierzyli tego człowieka. No i właśnie dzisiaj rano zadzwonili do mnie z komisariatu, że namierzyli go i prosili, żebym przyjechała potwierdzić jego tożsamość. No, dlatego się spóźniłam. Proszę nam powiedzieć, czy co się dzieje z tą płytą? Ja ją mam tutaj ze sobą. Proszę ją podać. Dziękuję. Proszę wrócić na miejsce. Pani Kasiu, proszę o odtworzenie tego nagrania. Strony oczywiście proszę do siebie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to nagranie zostanie z urzędu zaliczone do materiału dowodowego. Czy są pytania do pani? Dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję, proszę usiąść. Panie Dudzik, proszę poprosić tego pana, który został doprowadzony przez policję. Proszę.
sądzie, komisarz Marek Wolański, zatrzymany Łukasz Borowicz. Czy jest dowód osobisty? Tak jest. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, ale rozkujemy pana chyba, tak, prawda? Sąd postanowił z urzędu dopuścić dowód zeznań pana Łukasza Borowicza. Ja przepraszam, ale nie rozumiem. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, dlaczego tu jestem? Za chwilę wszystko pan zrozumie. Zostanie pan przesłuchany w charakterze świadka. Nazywa się pan Łukasz Borowicz, ma pan lat 30 i mieszka pan w Chorzowie. Tak, to akurat się zgadza. Z oskarżoną nie jest pan spokrewniony ani spowinowacony? Nie. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych zeznań jest karalne. Rozumie pan to? Przed chwilą jeden ze świadków, czyli pani Lewandowska, zeznała, że kilka dni temu pytał ją pan o płytę z filmem. Czy to prawda? Ale jaki film? Jaka płyta? Ludzie! Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, dlaczego się tutaj znalazłem? Proszę stanąć porządnie. Proszę się opanować i wysłuchać. Został pan zatrzymany, ponieważ podawał się pan za policjanta i groził pan innej osobie śmiercią. Znalazł się pan tutaj dlatego, że ma pan być może istotne informacje w tej sprawie i zostanie pan przesłuchany w charakterze świadka. Czy pan to zrozumiał? Ale ja nie mam żadnego filmu i nie mam z tym nic wspólnego. Panie Borowicz, ten film został dzisiaj dostarczony tutaj do sądu. Na tym filmie jest pan z oskarżoną w sytuacji intymnej. Nie wierzę. Przecież ja chciałem się z tobą ożenić. Ufałem ci, oszukałaś mnie i zniszczyłaś mnie. Rozumiesz? Zniszczyłaś wszystko. Panie Stasiak, ale proszę o spokój. Synu, ja od początku ci mówiłam, że to nie dziewczyna dla ciebie. Proszę o spokój na sali. Panie Borowicz, czy spędzał pan noce z oskarżoną w motelu Kasztanowiec? Wysoki sądzie, ja przepraszam, ale ja znam tego człowieka. Jest architektem. Kilka miesięcy temu mój mąż wynajął go do przebudowy centrum handlowego w Katowicach. Ale co to ma z tym wspólnego? Ty znasz Stasiaków? To oni ci płacą? Jakiś czas temu mówiłeś, jak ważne w życiu są pieniądze. Może to wszystko ty zrobiłeś? Może to wszystko twoja sprawka? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Wrobiłeś mnie, ty synu. Sam nie chciałeś, żeby ktoś widział to nagranie. Ja przypominam sobie, w dniu tego wypadku my spotkaliśmy się na mieście. On wtedy mógł ukraść moje kluczyki. Mógł później zabrać mój samochód. Wysoki sądzie, to jest jakaś wariatka. Wysoki sądzie, ja już wszystko powiem. Ale na razie proszę usiąść. A pana proszę, aby odpowiedział na pytanie, czy spędzał z oskarżoną nocy w motelu Kasztanowic. Spałem z nią i co z tego? Czy w celu odnalezienia filmu, o którym tutaj mówimy, groził pan świadkowi i czy udawał pan w tym celu policjanta? Nikomu nie groziłem i nikogo nie udawałem. Rozumiem. Proszę poczekać. Proszę, aby stała pani oskarżona. Co chciała nam pani powiedzieć? Wysoki sądzie, to prawda, że spałam z tym bydlakiem. Nie chciałam tego, nie chciałam zdradzić Marcina, ale jakoś tak wyszło i Marcin, przepraszam cię za to. Nie chciałaś, to po co to zrobiłaś? To samo jakoś tak wyszło. Wyjechałeś na kilka dni, a ja wtedy umówiłam się z koleżanką i w klubie przy barze poznałyśmy Borowicza. Rozmawiał z nami, stawiał drinki. Potem moja koleżanka musiała już iść, a ja zostałam z nim sama. Upiłam się wtedy. A kiedy powiedziałam, że chcę wracać do domu, zaproponował, że pojedzie ze mną do motelu. Byłam w takim stanie, że nie myślałam logicznie. Zgodziłam się. Pojechaliśmy do motelu, wziął pokój. Ja nie chciałam kontynuować tej znajomości, ale zadzwonił po tygodniu. Namawiał na lampkę wina i nie wiem, on był taki szarmancki, pewny siebie. Wiedział, jak ma do mnie dotrzeć. No i zgodziłam się. Znowu pojechaliśmy do hotelu i potem... Tak, proszę mówić. Potem zaczęliśmy się spotykać.
raz w tygodniu, kiedy Marcin wyjeżdżał. Nie mieliśmy pojęcia o tym, że jesteśmy nagrywani. A kiedy przyszła ta paczka i pocztówka od Morawskiego, ja spanikowałam, byłam przerażona, nie wiedziałam, co mam zrobić. I wtedy zadzwoniłam do Łukasza, poprosiłam go o spotkanie. Przyjechał i wtedy pokazałam mu i nagranie, i pocztówkę. I jak na to zareagował? Ja wtedy w ogóle nie zastanawiałam się nad tym. Teraz sobie przypominam, że on się strasznie zezłościł, jak powiedziałam mu, że jestem narzeczoną Marcina Stasiaka. Nie wiedziałam, co mam robić. Zapytałam go, poprosiłam go o jakąś radę, a on na początku nic nie odpowiedział. Dopiero po jakimś czasie stwierdził, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu zlekceważę tego szantażystę. Jeżeli mu w ogóle nie zapłacę. No i tak właśnie zrobiłam. Czyli jak dobrze rozumiem, w dniu, w którym miało dojść do przekazania pieniędzy, nie pojawiła się pani w umówionym miejscu? No właśnie nie. Ja w tym czasie byłam w swoim mieszkaniu. A wtedy na mieście musiałeś ukraść moje kluczyki z torebki. Potem wziąłeś sobie mój samochód. Pięknie sobie wszystko wymyśliłeś. Wykorzystałeś mnie, ty s***nu. Przestań lamentować! I jeszcze pozwoliłeś, żeby wszyscy myśleli, że to ja! Że to ja zrobiłam, tak? Co z ciebie za mężczyzna? Jesteś zwykłym tchórzem, brak ci jaj! Gdyby nie ja, płaciłabyś mu do tej pory! Że co? Nie rozumiesz? Ty nic nie rozumiesz? Szantażowałby cię do końca życia. A jak wydoiłby z ciebie wszystkie pieniądze, wtedy sprzedałby ten film do jakiejś taniej gazetki albo wpuścił w internet. Powinnaś być mi wdzięczna, że próbowałem go uciszyć. Panie Borowicz. Co mają oznaczać pana słowa? Powinnaś mi być wdzięczna, że próbowałem go uciszyć. Może pan to wyjaśnić? Nie będę nic wyjaśniał, nic nie mają znaczyć. Nie powiem nic więcej, nie będę się tłumaczył bez mojego adwokata. Ma pan takie prawo. Proszę odprowadzić świadka. Ręce. Zamykam przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję, wysoki sądzie. Wysoki sądzie, ja zacznę od rzeczy banalnej. Banalnej dla sądu, bo sąd o tym doskonale wie. Ale nie banalnej dla innych uczestników tego postępowania, a mianowicie oskarżony w procesie karnym może kłamać. Tak i ma prawo. Może wymyślać niestworzone historie, może twierdzić, że był w jakimś miejscu, gdzie go rzeczywiście nie było, może po prostu kłamać. Zatem, wysoki sądzie, czy jest sens wyliczać wszystkie kłamstwa oskarżonej dzisiaj, które były ujawniane w toku procesu sądowego? Czy mamy się tym wszystkim zajmować? Powinniśmy, ale może najpierw powinniśmy się zajmować tym, co w tej sprawie jest bezsporne. Zatem jakie dowody zgromadził prokurator? A mianowicie, po pierwsze, wysoki sądzie, motyw. Kto, jak nie oskarżony, miała motyw, by zlikwidować szantażystę, który jej zagrażał? Po drugie, brak alibi na czas i miejsce przestępstwa. Po trzecie, rozpoznanie przez pokrzywdzonego na miejscu zdarzenia. Po czwarte zaś, narzędzie zbrodni, zatem ten samochód, na którym są ślady po uderzeniu, są ślady krwi pokrzywdzonego i co najważniejsze, są odciski palców. Kogo? Tylko oskarżony. Kogo więcej? W sumie sądzie, czy można dać wiarę wiarołomnej kobiecie, która tak nas tutaj zapewniała, że kocha tylko i wyłącznie jednego mężczyznę? Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Ja, wysoki sądzie, nie wierzę tej wiarołomnej kobiecie. Uważam, że to ona jest winna. Dlatego proszę, by sąd, uznając jej winę, wymierzył karę 8 lat pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoki sądzie, czy oskarżona jest winna? Tak. Winna jest tego, że zdradziła swojego narzeczonego, pana Stasiaka. Ale czy zdrada wskazuje na to, że oskarżona dopuściła się usiłowania, zabójstwa? Moim zdaniem nie. Pan prokurator myli się, twierdząc, że pan Morawski, pokrzywdzony, rozpoznał oskarżoną jako osobę, która siedziała w samochodzie, który w niego uderzył. Wysoki sądzie, pan Morawski powiedział, że jest prawie pewien, że rozpoznaje oskarżoną, a prawie robi wielką różnicę. Wysoki sądzie, innych dowodów wskazujących na to, że oskarżona dopuściła się usiłowania zabójstwa pana Morawskiego, nie ma. Wysoki sądzie, pan prokurator stwierdził, że oskarżona miała motyw, aby chcieć śmierci pana Morawskiego. Ale, wysoki sądzie, taki motyw
miał również kochanek oskarżonej. A poza tym, o czym pan prokurator zapomniał, Łukasz Borowicz przed chwilą, dosłownie przed chwilą, przed Wysokim Sądem, przyznał się do popełnienia tego czynu, który pan prokurator zarzucił mojej klientce. Wobec czego, Wysoki Sądzie, nie pozostaje mi nic innego, jak wnosić o jej uniewinnienie. Dziękuję. Dziękuję. O co pani prosi sąd? Proszę o uniewinnienie. Dziękuję. Proszę usiąść. Wyrok zostanie ogłoszony po naradzie. Proszę wstać, sądzie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy Beaty Kwiecińskiej uniewinnia ją od dokonania zarzucanego jej czynu. Proszę usiąść. Z uwagi na treść wyroku sąd postanowił uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Proszę państwa, polskim procesem karnym rządzą pewne zasady. Podstawowa zasada to zasada domniemania niewinności. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Udowodnienie tej winy ciąży na oskarżycielu, co oznacza, że oskarżony nie musi udowadniać swojej niewinności. Pan prokurator wskazał w tej sprawie na motyw. Oczywiście, oskarżona miała motyw. Ale taki sam motyw miał pan Borowicz. Co do tego nie mamy wątpliwości po zeznaniach świadka pani Lewandowskiej. Jest to świadek bezstronny. Kolejny argument – brak alibi. Przecież pani powiedziała, że była w domu. Czy mamy jakikolwiek dowód, że tak nie było? Takiego alibi nie ma również pan Borowicz, a miał motyw. Kolejny dowód, na który powołał się pan prokurator – rozpoznanie przez pokrzywdzonego, ale należy zgodzić się z obroną, że pokrzywdzony był tylko prawie pewien. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamikę zdarzenia, sąd ma wiele wątpliwości co do tego rozpoznania. Te wszystkie wątpliwości spowodowały, że sąd panią uniewinnił od dokonania zarzucanego jej czynu. To wszystko w tej sprawie. Zamykam rozprawę. Dziękuję państwu. Łukasz Borowicz został oskarżony o usiłowanie zabójstwa Radosława Morawskiego. Sąd uznał go winnym i skazał na 9 lat pozbawienia wolności. Jutro na wokandzie sądu rodzinnego. Zabrałaś mi męża, a teraz jeszcze zabrać moim dzieciom pieniądze! Zostań, Irwiatku, ja na ty! Zostawiłem ją, bo to jest bruda z Play'a. Odszedłeś, bo ona cię opętała, ta Iwonka, Iwonicia, Srysia. Kobieto, przez ciebie Sylwek siedzi w poprawczaku. Kradłem, bo byłem głodny. Nikt z was o tym nie pomyśli. Orzeczenie wyda sędzia Artur Lipiński.